co najważniejsze, jego kompetencje emocjonalne. Postawy wobec szkoły, uczenia się i rówieśników wiążą się z przeżywaniem określonych emocji. Pozytywne postawy wobec tych trzech aspektów szkolnego życia zakładają przewagę przeżywania radości i zaangażowania, co z kolei przekładać się może na motywację do nauki, a w konsekwencji na jego osiągnięcia w szkole. Zatem, co mówią badania? Badania pokazują, że co czwarty sześciolatek po rozpoczęciu nauki traci do niej entuzjazm. W przypadku siedmiolatków takie zjawisko występuje trzy razy rzadziej. Rodzice tylko 8% dzieci w tym wieku zauważyli, że ich pociechy zainteresowane są nauką. Autorem tychże badań jest profesor Krzysztof Konarzewski, który jest pracownikiem Instytutu Badań Edukacyjnych. Przeanalizował on zebrane przez CBOS opinie rodziców dzieci urodzonych w latach 2004-2007. Badanie zostało przeprowadzone w 2011 roku i dotyczyło grupy rodziców wychowujących dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Profesor przyznaje, że inaczej powinno się traktować dzieci w wieku lat 6, a inaczej dzieci w wieku lat 7. O szkodliwości pójścia dzieci w wieku 6 lat przekonani są najbardziej my, rodzice. Z badań przeprowadzonych przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie wynika, iż co drugi, podkreślam, co drugi rodzic, który posłał sześciolatka do szkoły, nie zrobiłby tego ponownie. Podkreśla się, iż wcześniejsze pójście do szkoły oznacza liczne problemy adaptacyjne dzieci. Profesor Konarzewski wskazuje także, że co trzeci rodzic sześciolatka ma zastrzeżenia do opieki, jaką sprawuje szkoła nad sześciolatkami. Naukowcy twierdzą także, iż zabawa, choć my nie zawsze tak myślimy, jest bardzo istotnym czynnikiem, który wyewoluowaliśmy w ciągu tysięcy lat. Pozwala ona młodym ludziom lepiej się uczyć i lepiej rozwiązywać problemy w przyszłości. Dzięki zabawie rozwijają się synapsy w mózgach dzieci, zwłaszcza w płacie czołowym, za co on jest odpowiedzialny. Za wyższe funkcje myślowe, takie jak przewidywanie skutków własnych działań, odróżnianie dobra od zła. Ważne rzeczy. Inne badania wykazały, że przez zabawę dzieci mogą lepiej nauczyć się rozwiązywania problemów emocjonalnych, co poparły badania z drugiej połowy XX wieku, które wskazują, że dzieci wysłane do szkół wcześniej są bardziej narażone na stres i problemy ze zdrowiem psychicznym. Tak więc, czy reforma była dobra dla naszych młodych Polaków? Trzeba sobie powiedzieć wprost. Reforma miała od początku dwa główne cele, z czego tylko jeden należał do sfery edukacji, a żaden nie dotyczył bezpośrednio sześciolatków. Cel pierwszy polegał na ułatwieniu dostępu do przedszkoli dla dzieci 3- i 4-letnich, dla których zwalniali miejsce sześciolatkowie przesunięci do pierwszej klasy. To ważne, gdyż mimo sukcesów na polu upowszechniania opieki przedszkolnej, na wsi z opieki przedszkolnej korzysta ile? Zaledwie 50% dzieci w wieku 3- i 4-letnich. Cel drugi miał zgoła inny charakter i polegał na wydłużeniu aktywności zawodowej Polaków w sytuacji starzenia się społeczeństwa i konieczności udźwignięcia przez państwo wydatków socjalnych i emerytalnych. Są to bardzo istotne i wymagające rozwiązania kwestie społeczne. Tylko dlaczego cierpią na tym dzieci? Trudno, nam jako rodzicom bardzo trudno oprzeć się wrażeniu, że cele reformy obniżającej wiek startu szkolnego
nie zostały nigdy klarownie przedstawione społeczeństwu. Wprowadzając trudnie społeczną zmianę, nie zadbano o właściwą harmonię, o właściwą komunikację z zainteresowanymi środowiskami. A co było dalej? Nie zbudowano zaufania. Szanowni Państwo, gdybym ja była na miejscu Ministerstwa Edukacji Narodowej, nigdy nie pozwoliłabym na to, co się teraz stało. Uważam, że rodzice powinni wybierać bez konieczności ubiegania się o odroczenie. Czy posłać dziecko jako sześciolatka, czy dużo później. Rodzice powinni podejmować decyzje swobodnie i świadomie. Mając oczywiście w ręku wynik obowiązkowego, aczkolwiek nieobligującego badania gotowości szkoleń swojego dziecka. W moim przekonaniu tak elastyczne rozwiązanie pozwoliłoby w dłuższym okresie osiągnąć cele, jakie stawiali sobie autorzy sześciolatki. Bardzo dziękuję.